Hej ludzie, witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy, Phoenix Wright, Duel Destinies. Czas na przesłanie kolejnego świadka, Phineasa Filcha, woźnego Willi Cubiego i małego złodziejaszka. Oby tylko nie ukradł nic w sądzie, tym bardziej brody sędziego, bo jakby sędzia bez tej brody wyglądał, Czy świadek może podać swoje nazwisko i zawód, proszę? Nazywam się Filch, Phineas Filch, woźny Willi Cubiego. A to dla pana, wielki milordzie, mały drobiazg, myślałem, że się panu spodoba, O, to naprawdę bardzo miłe z pańskiej strony, albo to naprawdę bardzo ładna para butów. Ale wysoki sądzie, starczy jako tytuł, panie Filch. Aha, znowu te buty. Czy nie należą do inspektora Fulbright? Tylko mi nie mów, że Filch znowu je ukradł. Są wasze, wasza wysokość. Będę mówił wasza wysokość, bo nie wiem jakby to przetłumaczyć na polski, żeby miało to jakieś ładne brzmienie. Wasza wysokość może być. On jest lidzusem, więc pasuje. Co? Ale wyglądają bardzo drogo. Tak, o wiele za drogie jak dla mnie, ale pomyślałem, że są idealne dla waszej wysokości. To bardzo miłe, ale z powodu etyki. Nie mogę przyjąć tego prezentu. O, etyka śmietyka. Mógłbym je nawet wziąć i wypolerować dla pana. Bardzo mi przykro z powodu butów, panie Filch, ale zaakceptuję pańskie zeznania. Sąd chce wysłuchać, czy widział pan ten Mataro w sali wejściowej po morderstwie. Wypowiedź świadka. Pilnowanie sali wejściowej. W chwili morderstwa pilnowałem sali wejściowej, jak pan Cubi rozkazał. Pilnowałem, by nikt nie został naszym nieczynnym, niespodziewanym gościem, obojętnie kto. Siedziałem w biurze i uważnie pilnowałem, aż do chwili morderstwa, krótko po trzeciej. Ale nie widziałem niczego dziwnego, niczego nie widziałem! Ten yokai, o którym cały czas gadasz, nie jest niczym więcej niż wymysłem wyobraźni małej dziewczynki. A więc chce pan powiedzieć przed sądem, że nie widział pan nikogo w przebraniu ten Mataro? Tak, cały czas pilnowałem, to prawda. Najprawdziwsza, najświętsza prawda. Ten Mataro? Bah, chyba nie myśli pan, że naprawdę wierzę w to yokajowe mumbo jumbo. Ale, czyli bzdury, ogólnie mówiąc. Na pewno nie! Moja bransoleta, ona... Co się stało, Apollo? Moja bransoleta nagle się skurczyła. Serio? Więc myślisz, że pan Tanuki, to znaczy Filch, nas okłamuje? Nie wykluczyłbym tego. Gdybym tylko mógł się skoncentrować na jakimś nerwowym nawyku. Co do diabła robi tutaj soku? Czyli należy do niego? Pozwólcie przedstawić mi wam mojego kolegę. Oto taka. Wygląda na to, że sala sądowa mu się spodobała. Nawet zrobił z niej swój nowy dom. To on nie mieszka z panem, w więzieniu? Kto kiedykolwiek słyszał o sądowym ptaku? Tak, a po prostu nienawidzi każdego rodzaju trików i oszustw. A ta pańska specjalna umiejętność najwyraźniej mu się nie spodobała. To nie jest żaden trik! Czy coś takiego? A! W ten sposób nie mogę się skoncentrować! Co do jasnej ciasnej tu się w ogóle wyprawia? Uciekajcie w góry! Żadne zwierzaki i temu podobne nie są dozwolone w sądzie. Popatrzcie. Popatrzcie na oczy sędziego, na jego minę. What the fuck is going on here? Na pomoc! O, on szuka sobie tylko spokojnego miejsca. Pewnie by wybudować sobie gniazdo czy coś takiego, a pańska łysina pasuje jak najbardziej. Nic panu nie zrobi, jeśli nie jest głodny. W takim wypadku, prokuratorze Blackwell, wymagam, by pański pierzysty przyjaciel był dobrze nakarmiony. Był dobrze karmiony. Wygląda na to, że musimy to zrobić po staremu. Już nam się uda, tak myślę. Jeśli istniał ktoś w przebraniu ten Mataro, to Filch musiał go widzieć. Musimy po prostu wierzyć w zeznanie Jinxie. Panie Justice, pańskie przesłanie, proszę. Co ukrywasz, Tanuki? Strasznie mi się podoba, że jest nazywany jako Tanuki, że Blackwell mówi do niego Tanuki. To pasuje do niego, trzeba przyznać. Taki szop.
Chociaż Sroka też mogłoby być, jaki mały złodziejaszek. Pilnowanie sali wejściowej. To, co on tutaj mówi, jest jak na razie bez zarzutów. Zaatakujmy od razu tutaj. Co on tutaj mówi? Że o trzeciej. Że cały czas pilnował sali wejściowej. Aż do trzeciej, kiedy się morderstwo zdarzyło, oczywiście. I policja przybyła po tym. Ale my pamiętamy, że widzieliśmy program telewizyjny. Gdzie on był? Tutaj, prawda? Nie, to nie było to. Gdzie jest program telewizyjny? Na trzeciej stronie, co? He? Tutaj. Tu. Program telewizyjny. Pan Filch zaznaczył mecz na trzecią i powiedział nam, że oglądał ten mecz. Czyli powiedziałbym, że... Sprzeciw! Niech pan tak nie okłamuje sądu, panie Filch. Hej, to niemiłe, jak obchodzisz się z ludźmi. Niefortunnie dla pana, mam dowody przeciwko pańskim kłamstwom. Gdy spojrzymy na ten program telewizyjny, to możemy zauważyć, że w czasie zbrodni została zaznaczona walka wrestlingowa. Albo coś, czego w życiu pan by nie przegapił. Że na ten czas, że nie w tym czasie, tylko na ten czas została zaznaczona walka, która wtedy leciała. Wcale tego nie widziałem! Robiłem moją pracę, tak jak powinienem! Ten typ nie wie, kiedy przestać. Panie Filch, Panie Filch, ktoś to nawet zaznaczył. To był pan, racja? To nie wszystko, nawet mi pan ją opisał, cytuję. To była kompletna katastrofa. Tak pan powiedział. A więc przyznaje się pan, że nie miał pan całkowicie... przyznaje się pan, że nie miał pan całkowitej uwagi na wyjściu? Nie może mnie pan oszukać pańską niegrzeczną adwokacką paplaniną. Jestem profesjonalistą. Mam nawet podzielną uwagę. Mogę oglądać telewizję i pilnować sali wyjściowej w tym samym czasie. Jedynym, w czym Filch może być profesjonalistą, to w kradzieży. Profesjonalny złodziej. Panie Justice. Chce pan, byśmy uwierzyli, że świadek miał odwróconą uwagę? Dokładnie. Twierdzi, że oglądał telewizję i pilnował wejścia w tym samym czasie. Ale to łyse kłamstwo. Łyse, powiedział pan. Ale to nie ja kłamie. Może ma pan na myśli świadka, panie Justice? W takim wypadku niech pan pokaże nam dowody. Twierdzi pan, że pan Filch nie mógł oglądać telewizji i pilnować wejścia w tym samym czasie. Proszę to udowodnić. No to jest chyba jasne. Zerknijmy na plan wejścia. Tutaj. W sali wejściowej. Widzimy, że telewizor jest postawiony w takim kącie, że nie można oglądać telewizji i mieć wejścia w oku w tym samym czasie, czyli... Chyba to. Bierz to! Proszę popatrzeć, jak ustawiony jest telewizor na tym planie. Dziwne, że go zaznaczyli, ale no... Musieli, bo inaczej nie rozwiązaliby tego w ten sposób. Cóż, jeśli pan Filch nie ma oczu dookoła głowy, to twierdzę, że jest niemożliwym patrzenie na telewizor i wejście w tym samym czasie. Racja, ktoś to mógł oglądać telewizję, ktoś to oglądał telewizję, nie mógłby w tym samym czasie mieć oka na wejście. Dokładnie, a to znaczy, panie Filch, że miał pan odwróconą uwagę i nie pilnował wejścia, jak pan twierdzi. Worek uciekł z kota, to znaczy odwrotnie. Czerwony kapturek. Mój Boże. Jak popatrzycie na niego w tej chwili. Spokój, spokój, spokój! Ale panie Justice, czy brakujące przyłożenie do pracy ze strony pana Filcha jest ważne w tej sprawie? Ma wielkie znaczenie. Przez to, że jego uwaga skupiła się na telewizorze. Całkiem możliwe jest to, że ktoś w przebraniu ten Mataru przekradł się niezauważony. Sprzeciw. Co teraz? Co do cholery znowu? Przyznam, ten Tanuki zaniedbał swoje obowiązki, ale nadal miał oko na sali wejściową. O czym pan mówi? O tym, że miał oko na salę wejściową, no przecież powiedziałem. O tym. Nie potrafię czytać w myślach. Zmysł słuchu. Jego oczy były nieuważne, ale jego uszy nadal ciężko pracowały. Mam rację, Tanuki? Tak było? O, tak, dokładnie tak było!
ale już przyznał się pan, że miał pan odwróconą uwagę. Teraz zaprzecza pan temu? Moje oczy były nieostrożne, ale moje uszy nie. Usłyszałbym każdy dźwięk w sali wejściowej. Hehe. Widzi pan korytarz przy wejściu i schodach. Korytarz przy wejściu i schody strasznie skrzypią i piszczą, gdy ktoś po nich chodzi. Skrzyp, skrzyp, skrzyp. Wystarczająco głośny, by obudzić nieboszczyka, tak sądzę. A więc twierdzi pan, że nikogo pan nie słyszał i że... Zmarli się zbudzili, czy coś takiego? Tak, moje uszy pracowały na najwyższych obrotach. No i kto jest teraz kłamcą? Ty, krętaczu prawny! Albo ty, krętaczu prawny! Kłamiący złodziej, który nazywa mnie krętaczem. To musi być najniższy punkt mojej początkującej kariery adwokackiej. Muszę przyznać, panie Blackwell, sir. Jest pan naprawdę dobry, albo... Żeby nie robić tutaj tak żałosnej sytuacji i głosu. Nic pan nie przegapia i nawet nie opuszcza oczu. To bardziej mroczny niż ja. Tak dla ostrzeżenia, panie Filch. Taka szczególnie uwielbia tanuki. Jeśli jeszcze raz zdarzy się panu kłamać przed sądem, może pan się znaleźć w jadłospisie. Co się stało, Blackwell? Że się tak jąkasz. Proszę mnie nie jeść, panie taka, ser! Świadek zezna szczerze, albo grozi mu ptasi atak. Z tym w pamięci sąd wymaga teraz drugiego zeznania od świadka. Od naszego świadka. Wypowiedź świadka, runda druga. Uszy robią nadgodziny. To prawda, oglądałem mecz wrestlingu w biurze. Moje oczy może i były zajęte, ale moje uszy robiły nadgodziny. Korytarz strasznie skrzeczy i skrzypi. Nikt by nie przesłyszał z osoby przechodzącej. Nie przesłyszałbym osoby przechodzącej, nawet nikt inny tego by też by nie zrobił. Nikt by się nie przekradł, niezauważony. Jak widzicie, nie było żadnego tenmataru w sali wejściowej. Zabobon jest religią starszej... Nie starszej, tylko zabobon jest religią słabej duszy. Zrozumiano? Proste, logiczne wytłumaczenie jest najlepsze. Zapomnijmy o yokajach, demonach i podobnych bzdetach. Jedynego, czego potrzebujemy, to zdrowy rozsądek. Jeśli taki posiadasz, cały świat stoi otworem. Mówi skazany prokurator, który... jest brany jako znak dla końca świata, prawnego. A nawet gdyby biegał gdzieś tam jakiś yokaj, to natychmiast bym go sprzedał jakiemuś zoo. Ciekawe, czy Jinxie naprawdę coś widziała. Nawet jeśli będę jedynym, dalej będę jej wierzył. Jeśli nie udowodnimy, że widziała ten Mataro, to burmistrz dostanie wyrok winnego. To miejmy nadzieję, że mój pistolet jest prawdziwy, a nie nakapiszony. Czy tam moje kule są prawdziwe? Obrona może rozpocząć przesłuchanie. Okej. Zauważyliście już coś dziwnego przy trzeciej wypowiedzi, chyba? Tutaj. Chcę dowiedzieć się więcej. Pup! Chwileczkę! A więc ma pan dobre uszy, panie Filch? Tak dobre, jak powinny być, bym powiedział. Nie trzeba mieć dobrych uszu, by usłyszeć te wszystkie trzaski na korytarzu. Poza tym ten Mataro robi dziwne dźwięki, gdy przebiega takie brzęczenie. Brzęczenie? Dlaczego tak robi? Z powodu jego berła. Aha. To ono tak brzęczy. O czym on gada, Apollo? Nie mam pojęcia, ale wygląda na to, że ten Mataro ma berło robiące dziwne dźwięki. Skoro o tym mowa, czy Jinxie nie mówiła czegoś podobnego? Mówiła, że ten Mataro, którego widziała, trzymał berło robiące brzęczące dźwięki. Sądzę, że stamtąd pochodziły te dźwięki. No więc, panie Justice? Pan Filch powiedział, że ten Mataro robi brzęczące dźwięki. Czy to ważna informacja? Bardzo ważna! Bardzo ważna. Domagam się, by dodano ją do wypowiedzi. Czyli do oficjalnej wypowiedzi. I teraz dostaliśmy to, czego potrzebujemy. Ha! Może pamiętacie, jak Jinxie nam opowiedziała, że ten Mataro normalnie nie ma żadnego berła.
jak i na tej ilustracji, która jest jedyną ilustracją pokazującą ten Mataro, która jest znana, też nie posiada berła, czyli właśnie normalnie nie posiada berła i nie powinien. A ten Mataro, którego Jinxie widziała, miał berło, czyli on też musiał go widzieć. Sprzeciw! Więc mówi pan, że berło ten Mataro robi dziwne dźwięki, takie brzęczące? Cóż, muszę powiedzieć, że pańska historia nie trzyma się kupy. Czy jest coś, czym obrona chce się z nami podzielić? Panie Filch, twierdzi pan, że nie widział pan ten Mataro tamtego dnia. Więc dlaczego twierdzi pan, że ten Mataro miał berło? He? Widzi pan ten Mataro. Ten Mataro, którego widziała Jinxie, miał berło w rękach. I ona też opisała te brzęczące dźwięki. Tak, miał berło! A więc o co chodzi? Sprzeciw! Chodzi o to, że ten Mataro w normalnych okolicznościach nie posiada berła. O czym pan mówi? Widzi pan, to jest jedyna znana ilustracja pokazująca ten Mataro. Czy widzi pan tu jakieś berło, panie Filch? Ma pan rację, nie ma żadnego berła. Ani nawet żadnego kija czy czegoś takiego. A! Więc pytanie brzmi, dlaczego świadek myśli, że ten Mataro używa berła? Myślę, że odpowiedź brzmi, że odpowiedź odwróci sprawę prokuratury do góry nogami. Cóż, powoli zaczyna robić się interesująco. No dobrze, panie Justice, czas pokazać sądowi, w którym kierunku pan zmierza. Co ma pan na myśli? Proszę wytłumaczyć sądowi, dlaczego pan Filch myśli, że ten Mataro miał berło. Zwój jest fałszywką? Nie. Naprawdę widział ten Mataro? Filch jest roztrzepańcem. No niby prawda, ale... przecież to jest oczywiste. Naprawdę widział ten Mataro! Pan Filch naprawdę widział ten Mataro! Krótko po morderstwie! To jedyny możliwy powód, skąd mógł wiedzieć o istnieniu tego berła! A, znowu przyłapany! A cholera, ty mały! Tak, jakie to uczucie, Blackwheel? Udało nam się zranić Blackwheela, tak jakby. Po raz pierwszy. Nie tak zabawne, gdy stoisz po drugiej stronie ostrza, co? Niech pan się przyzna, panie Filch. Widział pan ten Mataro tamtego dnia, prawda? No więc? Błagam cię, nie zmuszaj mnie do tego! Ale to jasne, że widział pan ten Mataro, to oczywiste. Niech pan przestanie grać na zwłokę i powie nam prawdę. Nie mogę tego zrobić! Niemożliwe, nigdy! Nie macie pojęcia, jak straszny on może być! On? Jaki on? Pan Filch nadal nie chce się przyznać, że widział ten Mataro, nawet gdy każdy o tym wie, że tak było. Pytaniem jest, dlaczego nie chce tego powiedzieć. Pan Filch boi się na śmierć. Czy dlatego ukrywa prawdę? Gdy się nad tym zastanowić... Mawiają, że nie można patrzeć na ten Mataro. Gdy się jednak popatrzy na niego... i o tymś komuś powie... ten Mataro porwie twoją duszę. Jinxie bała się cokolwiek powiedzieć przez przesądy wioski. Mówiła, że gdyby powiedziała komuś, że widziała ten Mataro, to ten porwałby jej duszę. Czekaj, myślisz, że Filch to wierzy? A więc ten adwokat z Wielkiego Miasta o tym słyszał! Stary przesąd wioski! Czy obrona może wytłumaczyć mamrotanie tego świadka? Ludzie z Ninetales Vale wierzą w pokręcone rzeczy. Ich przesądy mogą być powodem dlaczego świadek nie chce powiedzieć prawdy. Prawda o tym, że naprawdę widział ten Mataro. Bzdura. Moim zdaniem bzdura. Dokładnie to z tego powodu! Wszystko jest tu napisane! Reguły? Czego nie można tutaj robić? Nie gap się na ten Mataro, nie opowiadaj o tym. Po prostu to zignoruj, tak? Takie rzeczy. Nie, tfu, co innego. Źle to zrozumiałem. Ignorowanie przesądów zabierze twoją duszę. Ignorowanie przesądów zabierze ci duszę? Rozumiecie? Dlatego mieszkańcy Ninetales Vale nie mogą mówić, gdy zobaczyli ten Mataro. Czyli
każde złamanie reguł grozi zabraniem duszy? What the fuck? Dziwne. To wyjaśnia jedną tajemnicę. Morderca wykorzystał przesądy na swoją korzyść i przebrał się za ten Mataro. Wiedział, że nikt nie zezna, że go widział, tak jakby nigdy nie istniał. Obrona twierdzi, że ten, kto się przebrał za ten Mataro, jest prawdziwym zabójcą. Co? Co się tu dzieje? Sprzeciw. Przesądy powiadasz. Jaki idiota by uwierzył w takie bzdety? I użyłby takich bajeczek, by łatwo się narazić. Musisz użyć więcej rozumu i wytłumaczyć to za pomocą zdrowego rozsądku. Sprzeciw! Pański zdrowy rozsądek wydaje mi się być dość ograniczony, prokuratorze Blackwell. O, że się na to odważył. Sprzeciw! Spróbuj żyć w moim świecie, w wąskiej celi, z śmiertelnym niebezpieczeństwem. I nocami pozbawionymi snu. Nie brakuje przesądów w celi, ale niewielu w to wierzy. Niewielu w nie wierzy. Sprzeciw! Ale przesądy wioski są wystarczająco realne, by mieszkańcy w nie wierzyli. Życie czy śmierć przesądami doprowadziłoby nawet pana do wiary. Życie czy śmierć przesądami doprowadziłoby nawet pana do wiary. Jak to... Nie wiem, jak to inaczej przetłumaczyć i tego zdania w ogóle nie rozumiem, czy po to po angielsku, czy po polsku, więc ignorujmy to! Znowu go dorwaliśmy. Spokój, spokój! Powiadam wam! Ty głupi Tanuki! To już drugi raz, gdy płacę za twoje kłamstwa! W ciągu 2 minut. Przepraszam, przepraszam! Przyrzekam, że nigdy więcej tego nie zrobię! Oj? Taka, mój miły przyjaciółasty przyjacielu! Bierz go! A! Pożre mnie żywcem! Głowa w góry! Zwiał. Strażniku, na co czekacie? Za nim! Z twoimi najszybszymi ludźmi! Tego na pewno nie widzi się codziennie. Zajrzał jakiś mały krasnalu ucieka z sądu. Wygląda na to, że nowy bardzo istotny... Nie. Jeszcze raz. Wygląda na to, że naprawdę nowy, bardzo istotny fakt wyszedł na światło dzienne. Dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Trzecia osoba przebrana za yokaja, ten Mataro, była na miejscu zbrodni. A teraz mamy 2 świadków, którzy mogą to potwierdzić. Jakie sprzeciwy, panie prokuratorze Blackwell? Dość długie milczenie. O-o! Co? Jego kajdany! Jestem jeszcze za młody na śmierć! Justice Dono! Od dawna nikt nie musiał nie zmusił mnie do wyciągnięcia mojego ostrza. Lepiej zacznij spowiadać swoje modły. Blackwell się uwolnił. Teraz możemy się wszyscy chować tylko pod stołem. Teraz to można zrozumieć by nawet Payna, gdyby ten uciekał. Inspektorze! Niech pan coś zrobi! Haha, nie bójcie się! Fulbright tu jest! W trudnych chwilach pojawia się mistrz sprawiedliwości! Sprzeciw! To niech pan coś zrobi, zanim nas wszystkich zabije! O, ale przecież podziwiam Simona Blackwella! W końcu to jego poczucie sprawiedliwości go uwolniło! Sprzeciw, sprzeciw! Sprzeciwiam się definicji sprawiedliwości według inspektora Fulbright! Cisza! Nie jestem w nastroju do wykańczania nieuzbrojonych tchórzy. O, cóż, w takim wypadku, prokuratorze Blackwell, czy mogę zadać zapytać pana, no wie pan. Sędzia chyba zapomniał o tym, że to on tutaj rządzi.
Więc, według twierdzenia Justice Dono, ten Mataro jest prawdziwym mordercą, a nie burmistrz Tenma. Według niego, na miejscu zbrodni był yokai. Dokładnie. A ten yokai, albo raczej ten, który tkwił w jego przebraniu, zabił starszego Kyubiego. Cisza! To wyjaśnij teraz, chłopcze, dlaczego Jinxie, która była pierwsza na miejscu zbrodni, nie widziała tego twojego rzekomego zabójcę yokaja w lisiej komnacie. Co? Ma rację. Nie powiedziała nic o tym, że widziała ten Mataro na miejscu zbrodni. Tylko jak przebiegał przez korytarz, Dajcie mi się oświecić. Ta mała dziewczynka słyszała krzyk umierającego chwilę zanim otworzyła drzwi komnaty. A pan ma na myśli teraz, że co? Po otwarciu drzwi zobaczyła świeżo zabitego człowieka, starszego wioski. I tego morderczego szaleńca, który go zabił, czyli burmistrza. Nie, musiała zobaczyć kogoś przebranego za Tenma. Więc dlaczego dziewczyna twierdzi, że widziała yokaja w lisiej komnacie? Znaczy, dlaczego dziewczyna nie twierdzi, że widziała yokaja w lisiej komnacie? Dlaczego o tym nic nie powiedziała? Biorąc pod uwagę, że jej ojciec jest podejrzewany o morderstwo, to powinna by wspomnieć o takiej trzeciej osobie, jeśli znajdowałaby się w pomieszczeniu. Nie rozumiem, dlaczego nie widziała ten Mataro w lisiej komnacie? Jest jeden sposób, by się tego dowiedzieć. Zapytajmy się Jinxie Tenmy, czy widziała zabójcę yokaja na miejscu zbrodni? O-o. Ostateczna bitwa się zbliża, tylko jeden z nas wyjdzie z niej z życiem. Moja klinga już zbyt długo pragnie krwi. Czas, by pragnienie zostało zaspokojone. Chwila, to jest rozprawa nadal, prawda? To jest nadal rozprawa, prawda? Pokaż mi, do czego jesteś zdolny, Justice Dono. Znowu ten ptak. Bardzo dobrze, więc obie partie potrzebują najwyraźniej trochę czasu, by się pozbierać. Tym bardziej po tym wybuchu prokuratora Blackwilla teraz, więc... Więc sąd ogłasza 10-minutową przerwę, by... Trzy minuty. Przepraszam, ale 3-minutowa przerwa? Tak więc... Tyle wystarczy, jeżeli pańskim celem jest kibel. Albo klozet. Klozet? Ma pan na myśli toaletę? Sheesh. Niech pan nam zostawi trochę czasu na umycie rąk. Upewnijcie się, że nie potrzebujecie więcej niż 3 minuty. Każde spóźnienie zostanie ukarane. Tak, sir. Ogłaszam 3-minutową przerwę, zanim walka się zacznie. A ja ogłaszam prokuratora Blackwilla zwycięzcą tej rundy, Simon mówi. To niedobrze dla nas, jeśli prokurator wyprowadzi... To niedobrze dla nas, jeśli prokurator poprowadzi występ, he? Mam rację? Jeżeli prokurator będzie tutaj tą sprawą, tak jakby... moderatorem całej sprawy, powiedzmy tak, jeżeli on będzie się tu rządził. Okej, to było mocne. To powiedziałbym, ludzie, że tutaj zakończymy odcinek. Szybko do toalety, macie 3 minuty. Macie 3 minuty do toalety, szybko, nie zapomnijcie umyć rąk. Obyście mieli wystarczająco czasu, ja się z wami żegnam. I nie, za 3 minuty nie pojawi się następny odcinek. Chyba, że oglądacie później, kiedy odcinki są już przesłane. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Ja teraz muszę umyć ręce w toalecie i tak dalej. Na razie, cześć.